Twilight? Przejrzałam już chyba wszystkie książki w Ponyville i nie ma w nich ani jednej wzmianki o tajemniczej skrzynce znalezionej przy drzewie Harmonii. Nie ma też nic o kluczach, które ją otwierają. Ale coś mi mówi, że należałoby to zrobić jak najszybciej. Może księżniczka Celestia będzie mieć jakiś pomysł? Jeśli tutaj nic nie znalazłam, to naprawdę już nie wiem, gdzie szukać. Moja droga Twilight, jeśli do tej pory nie znalazłaś w Canterlot informacji, których potrzebujesz, to podsunę ci inne miejsce znacznie bliżej Ponyville. Jak wiesz, stary zamek, w którym dawniej mieszkałam z księżniczką Luną, leży w głębi lasu Everfree. Jeśli dokładnie go przeszukasz, to powinnaś znaleźć książkę, która pomoże ci w twych poszukiwaniach. Skieruj się tam, gdzie niegdyś mieściła się zamkowa biblioteka. Wow! Widzisz, ile tu jest starych ksiąg? Przecież to prawdziwa kopalnia informacji! Nie wierzę własnym oczom! No dobra, Twilight! Możemy wracać do domu? Chyba żartujesz! To miejsce jest odlotowe! Zamkomania. Ja na pewno się nie ruszę. Ty się rusz. Nie ma opcji, żebym się ruszyła. To najbardziej wyzywające wyzwanie, jakie jeden kucyk rzucił drugiemu kucykowi. Niesłychane emocje! Co tu się dzieje? Rain Might Ash i Applejack rywalizują ze sobą o tytuł najtwardszego kucyka. To jest ostatnie zadanie. Pszczele spojrzenie! Ta, która dłużej nie mrugi, ale ja chcę zabrać moje pszczoły. Jeżeli to zrobisz, nie dowiemy się, która z nas jest większą twardzielką. Nic na to nie poradzę. Dobra, co teraz robimy? Spokojnie, dziewczyny! Cały dzień skrupulatnie notowałam wasze wyniki. Jeden po przecinku, cztery w pamięci i... Moje gratulacje! Macie remis! Remis? My nie chcemy remisu. To jest konkurs na największą twardzielkę. No to nie wiem. Cyferki nie kłamią. Zostałabym z wami, żeby dalej sędziować, ale podjęłam się testowania nowego szkolnego dzwonka. Muszę nim dzwonić przez cały tydzień non-stop i nawet nie mam z kim się zamienić, bo nikt oprócz mnie się nie zgłosił. No trudno, nie ma sprawy. Tylko musimy wymyślić jakieś nowe mega wyzwanie. Racja. Dobra, to ja chyba mam pomysł na zadanie dla nas. Rarity, nie sądzisz, że jest trochę za późno na takie spacery po lesie? Czy wiesz, że akurat jest sezon gwiezdnych pająków? Ale jestem pewna, że masz naprawdę ważny powód. Wierz mi, to jest najważniejszy powód, jaki kiedykolwiek miałam. O, to z przyjemnością ci pomogę. O co chodzi? Krążą pogłoski, że zamek dwóch sióstr jest pełen najpiękniejszych zabytkowych gobelinów, jakie tylko można sobie wyobrazić. Nie mogę się z tym pogodzić, że te wyjątkowe dzieła sztuki niszczeją na ścianach starego zamczyska i nie możemy ich podziwiać. Ach tak. Poprosiłam cię o pomoc, bo chcę pożyczyć parę z nich, żeby zanieść je do butiku, gdzie będę je mogła odnowić. A może użyję tych gobelinów jako inspiracji do nowej kolekcji? Tak, to faktycznie bardzo ważna sprawa. Tak, no, może to nie jest najważniejsza rzecz w całym moim życiu. Ale retrożytna klasyka będzie na topie w przyszłym sezonie, więc to nie jest byle kichnięcie. Aciu! A jesteś pewna, że potrzebujesz tych dywanów? Jasne, że tak. Chociaż, tak szczerze mówiąc, te ruiny mnie przerażają. W dodatku, tyle tu tego błota. Angel! Na moją grzywkę. To jest prawdziwa ostoja dobrego smaku kucyków z zamierzchłej przeszłości. Angel! Och, pamiętaj, że nie wolno ci się oddalać. W tych ruinach pełno jest miejsc, w których może stać ci się coś złego. Możesz uderzyć się w łapkę albo potknąć się o kamień. A bardzo cię proszę, uważaj. Nie wiem, czy po...
potrzebujemy aż tylu świec, Twilight. Właściwie to bałem się tylko przez sekundę. To nie dlatego wzięłam te świece, Spike. Będziemy studiować księgi do późnej nocy. Porządne światło bardzo nam się przyda. O, ekstra. No i jesteśmy u celu. Jakie niby mogą tu być wyzwania? Przecież tu znalazłyśmy elementy harmonii. Kiedy byłam małym źrebakiem, babcia Smith opowiadała mi pewną starą legendę. Nightmare Moon została wygnana. Jednak nie wszystkie skutki jej czarnej magii zniknęły wraz z nią. Babcia mówiła, że kiedy noc zapada nad zamkiem, ta magia przybiera postać... Kucyka ciemności! To coś takiego jak duch? Żaden kucyk nie wie. Ten arras jest fantastyczny! Tak, na pewno przydałoby się go trochę odnowić. Czy mogłabyś polecieć do góry i zdjąć go z karnisza? Może spróbujesz od dołu? Nie rozumiem, co cię tak fascynuje w tej starej legendzie. Poza tym, ja tam nie wierzę w żadne duchy. A może zechcesz przemyśleć swoje stanowisko? Nie! Widziałaś to, prawda? Wiejmy! Chyba zraniłam sobie skrzydło. Na igły i nici, tak mi przykro. Ten gobelin jest o wiele za ciężki, musimy poszukać mniejszego. O, oczywiście. A tak przy okazji, to gdzieś ty nagle zniknęła. O czym ty mówisz? Kiedy się szarpałaś pod tym gobelinem, to cała ściana się obróciła. Musiałaś nacisnąć jakiś sekretny przycisk. O, przepraszam. Podejrzewam, że ten zamek jest pełen tajemnic. Serio? Zdecydowanie. Musimy postępować z wielką ostrożnością, ponieważ... No dobra, to może ta legenda jest prawdziwa? Tak, dlatego cię tu przyprowadziłam, tylko najbardziej odważna twardzielka ze wszystkich kucyków nie będzie się bała spędzić w tych murach całej nocy. Bać się? Ja się nie boję. Co? Ja też nie. No to umowa stoi. Ta z nas, która dłużej tu zostanie i nie ucieknie, jest najbardziej odważnym kucykiem. Wchodzę. Wiesz, nie masz na co liczyć, że przez jakiegoś szemranego kucyka cienia zwieje jak jakiś tchórz. Się okaże! Ha. Znalazłeś już coś, Spike? Nie, jeszcze nic. Angel, skąd ty się tu wziąłeś, mały? Sekretny pamiętnik dwóch sióstr. Może to jest ta księga, o której mówiła księżniczka Celestia? Applejack, mam nadzieję, że nie boisz się ciemności. Sama doskonale wiesz, że nie. A nawet gdybym się bała, to bałabym się i tak dwa razy mniej niż ty, Rainbow Dash. Nie wiem, jak ty to policzyłaś, ponieważ ja czuję zero strachu. To tak jak ja. Ha? Stało się coś? To tylko ciemny korytarz pełen poodcinanych nóg kucyków. Właśnie. Nie ma w tym nic strasznego. Zaczynam mieć wrażenie, że ten zamek nie chce skorzystać z moich umiejętności. Orejciu, Angel, Rarity, widziałaś go gdzieś? Nie jestem pewna, czy on wpadł tutaj razem z nami. Niech to wstrzemie. Musimy go znaleźć. Ten stary zamek to nie jest miejsce dla króliczka. Może go zranić spadający tęg, albo może wpaść w jakąś straszną dziurę, czy... Może się nagle znaleźć w ciemnym lochu bez drzwi i okien. Mogę sobie jedynie wyobrazić, jakie to uczucie. Applejack, jeżeli się boisz, to po prostu się przyznaj. Nie musisz trzymać na mnie kopytka. Ale ja tu jestem. Rarity, co to było?
No dobra, gobeliny gobelinami, ale mam już serdecznie dość sekretnych korytarzy, niewidzialnych duchów i starych, niewdzięcznych zamków! Nie możemy teraz wyjść z zamku. Przecież Angel błąka się gdzieś po tych niebezpiecznych korytarzach. Albo leży pod jakimś zawalonym posągiem, albo zatrzasnął się w wysokiej wieży bez jedzenia i wody i jest tam kompletnie sam! Spike, muszę ci to przeczytać. Uwielbiam się chować za obrazami. I chociaż galeria kopyt nadal troszeczkę przeraża moją siostrę, to mamy dużo zabawy z obrotową ścianą. Galeria kopyt? Wkrótce podziemne organy będą gotowe. Już nie mogę się doczekać. Co to są te podziemne organy? Nie mam bladego pojęcia. To? Pytasz o ten straszny dźwięk nawiedzonych organów? Być może. Skąd ja tam w ogóle nic nie słyszałam? Twilight, czy ty coś słyszałaś? Och, Spike, nie bądź takim smokiem cykorem. Ta budowla ma co najmniej 1000 lat, a połowa jej została zniszczona przez Nightmare Moon. Pewnie, że słychać tu dziwne dźwięki. Zamek praktycznie się rozpada. No, jasne. Angel! Angel! Na pewno go znajdziemy. Angel? Czy znalazłaś Angela? Nic mu nie jest. Te są genialne! Żaden zamek przy zdrowych zmysłach nie będzie się sprzeciwiał temu, żebym odrestaurowała takie piękne dzieła sztuki. One są cudne, Rarity, ale ja jednak muszę dalej szukać Angela. Oby tylko nie pomyślał, że go pozostawiłam. Dołączę do ciebie, tylko daj mi chwilkę! Czy w zamku jest chociaż jedno pomieszczenie, w którym nie ma tych przerażających rupieci? To tylko stare zbroje kucyków. Czego tu się bać? Właśnie. Przecież one nagle nie ożyją ani nic takiego. Racja? Fakt, że jesteś bardzo stary i bardzo okropny, ale twoje gobeliny są w opłakanym stanie! I nic mi nie przeszkodzi w ważnej misji ratowania tych dzieł! Aha. Applejack, jeżeli już wróciłaś do Ponyville, to znaczy, że wygrałam, co nie? Że nie masz zwyczaju chować się dla zabawy. Ale proszę, niech to będzie głupi żart! Rainbow? Halo? Rozumiem, że jeśli cię nie znajdę, wygrywam walkoverem, tak? Ze wszystkich zamków Equestrii to ty jesteś na pewno największy łobuz i niewdzięcznik. Angel! Rarity! Mam nadzieję, że jesteście razem.
czarne duchy, zardzewiałe zbroje. No dawaj, zamku, tylko na to cię stać! Co to były za hałasy? O, no wiesz, to pewnie jeden z tych dziwacznych dźwięków starego zamczyska, który się rozpada. A ty nie bądź taki dowcipny, Spike. A tym co się stało? Nic się nie bój, Angel. Będzie dobrze. Damy radę. Cienie! Wszędzie widzę cienie! Dość tego! Uspokójcie się natychmiast! Twilight? Muszę ratować Angela! Fluttershy? Co ty tutaj robisz? Ona jest ze mną! Dziękuję. Czy spędziłyście tu całą noc biegając w kółko i strasząc się nawzajem? No wiesz, to zależy. Od czego? Od tego, czy może ty jesteś kucykiem ciemności? Kto to jest kucyk ciemności? Och, to tylko stara legenda kucyków. W takim razie kto to gra? Zaraz się tego dowiemy. Kucykiem ciemności? Kucykiem niby czego? Widzisz, a nie mówiłam. Miałaś przez tydzień dzwonić dzwonkiem w szkole. A tak, ale dzwoniłam nim tylko parę minut. Powiedzieli mi, że to wystarczy i nie rozumiem dlaczego. Potem postanowiłam urządzić przyjęcie z okazji zakończenia dzwonienia, ale nie miałam błękitnych konwali, a nie da się zrobić przyjęcia bez konwali. Więc poszłam do lasu Everfree, żeby trochę nazrywać, ale nagle zrobiło się tak chłodno, że musiałam się owinąć derką, w której miałam nieść kwiaty. Potem zobaczyłam Fluttershy i Rarity, ale one weszły do zamku, zanim zdążyłam je zaprosić na przyjęcie. Na szczęście wyszłam za nimi i teraz mogę wam pomóc w waszym przyjęciu. A co to za przyjęcie? A, wszyscy idą do nawiedzonego zamku i chowają się przed sobą, a ja gram na organach. Takie przyjęcie. Ta. Słowo daję, że zaniosę gobelin tam, skąd go wzięłam, kiedy tylko przywrócę mu jego dawny blask i świetność. A ty nie uciekaj mi więcej, mały. O, ale się najadłam przez ciebie strachu. Tym razem moja wyobraźnia dała z siebie wszystko. Myślę, że nasza także. Ja zawsze pozwalam wyobraźni uciekać ode mnie. Potem ona wraca z ciasteczkiem. Cóż, przekonałyśmy się, że kiedy wyobraźnia zaczyna płatać nam figle, to dobrzy przyjaciele pomogą ją okiełznać. I chociaż nie znalazłam nic w książkach na temat tajemniczej skrzynki, to cieszę się, że tam byłam i mogłam wam pomóc. Jesteśmy ci za to bardzo wdzięczne, Twilight. Tak. A dlaczego ty się nie bałaś? Dzięki pamiętnikowi Celestii w końcu przestałam się bać, bo dowiedziałam się, jak to było, gdy one tam mieszkały. Poznanie faktów z przeszłości czasem pomaga zrozumieć pewne problemy z teraźniejszości. Nawet te najstraszniejsze. Właśnie wpadłam na fajowy pomysł. Mogłybyśmy prowadzić pamiętnik, tak jak królewskie siostry. Wszystkie naraz?
Jasne! Wtedy będziemy uczyć się od siebie, a może w przyszłości inne kucyki też będą się mogły od nas uczyć. Tak, to jest doskonały pomysł. Wiem, jaki będzie mój pierwszy wpis. Drogi pamiętniku, cieszę się, że opowieść babci Smith nie była prawdziwa. Ja też. Ja! Bo to znaczy, że wciąż jeszcze nie wiemy, kto jest najtwardszym kucykiem! Ha! Kucyk ciemności! Kto wymyślił taką bójdę?